Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Podobnie jak aktorzy szlifują formę do roli, często przechodząc spektakularne transformacje w szalenie krótkim czasie, a potem prawie zawsze dużą część tego wyglądu tracą, tak samo robią kulturyści, tylko do zawodów. Patrząc na perfekcyjnie i nieludzko wyglądające, docięte, nasmarowane olejkiem, dopieszczone bronzerem, pompą i idealnym oświetleniem sylwetki, można ulec złudzeniu, że zawodnicy wyglądają w ten sposób na co dzień. Otóż nic bardziej mylnego, co jednak jest bardzo rozsądne z punktu widzenia zdrowotnego, ale najpierw przyjrzymy się konkretnym przykładom. Jeremy Buendia, fenomen kategorii męska sylwetka, który na przestrzeni lat 2014-2017 dominował i ewoluował, a wraz z nim cała klasa rywalizacji, przechodząc w coraz bardziej muskularnym kierunku. Można powiedzieć, zastał męską sylwetkę plażową, a zostawił kulturystyczną. Posiadał kapitalną muskularność, szalenie pełną i szeroką obręcz barkową i wąziutką talię. Świetne kształty mięśni, doskonałe proporcje i brutalna muskularność sprawiały, że w latach świetności nie miał sobie równych. W 2018 wyszedł jeszcze 2 kg cięższy niż przed rokiem, ale nie trafił z formą, także był zbyt rozmyty, by zgarnąć 5. tytuł i musiał zadowolić się 4. pozycją. Mówił, że był to koniec jego kariery na scenie i faktycznie już nigdy później się na niej nie pojawił, jednak jak wynikało z tego, co publikował na mediach społecznościowych, do 2019 utrzymywał bardzo wysoką formę. Kiedy natomiast spojrzy się na materiały z tego roku, to niektóre zupełnie nie przypominają tego, co można pamiętać z jego najlepszych lat. Najgorsza forma, jak pisał, zdarzyła mu się w marcu 2020. Stracił bardzo dużą część masy mięśniowej, a wizualny efekt jeszcze pogarszała nie najlepsza definicja, która zasłaniała mięśnie. Od tamtego czasu przeszedł niemałą transformację, także obecnie prezentuje się znacznie korzystniej. Jego przypadek pokazuje, jak szybko można stracić wypracowaną formę, po prostu zaniedbując element treningu czy żywienia, a może po prostu schodząc z towaru, bo jeżeli się nie mylę, nie była to kwestia żadnej poważniejszej kontuzji. Sadiq Hadzowicz. Podobnie do Jeremiego Buendii, był swego czasu wielką gwiazdą kategorii męska sylwetka. Mimo że nigdy tytułu Mister Olympia nie zdobył, był 2 razy drugi w 2014 i 2015, po czym przekwalifikował się na klasyczną sylwetkę. W 2016 na Olimpii był 3, a w 2017 7. Co ciekawe, później znowu zmienił kategorię, wracając do męskiej sylwetki, gdzie Arnold Classic 2019 zakończył na 6. miejscu. Wydaje się, że jego największy problem to pozbawiona szczegółów środkowa sekcja, która stawia go szczególnie w takiej klasie jak Men's Physique na straconej pozycji względem zawodników lepiej pod tym kątem obdarzonych. Jak Hadzowicz wygląda obecnie po ponad rocznej przerwie od startów? Mniej więcej tak jak na tej fotografii. Jest mniejszy, gorzej docięty, ale na pewno nie jest to tak spektakularna transformacja jak Buendii. Czy jest na zupełnym offie, tego nie wiem, ale nie ma wątpliwości, że jeżeli nie, to dawki zostały znacząco zredukowane. Utrzymywanie wygładzającej ilości tkanki podskórnej pozwala mu na pełniejszy wygląd, także cały czas jest zdecydowanie ponadprzeciętnych rozmiarów, chociaż w porównaniu do tego, jak prezentował się na scenie, jest to wygląd znacznie mniej imponujący. Jednym z kulturystów, którzy najchętniej przyzwyczajają fanów do wyglądu zawodnika poza sezonem, jest Brion Ansley. Dwukrotny Mister Olympia klasycznej sylwetki, który posiada idealnie kompletną muskulaturę, która nie ma dosłownie ani jednego słabego elementu. Wygrywał w 2017 i 2018, na ostatniej musiał uznać wyższość nie tak kompletnego, ale bardziej klasycznego Chrisa Bumsteada. Powiedziałem, że chętnie przyzwyczaja fanów do swojego wyglądu poza sezonem, ponieważ praktycznie cały rok umieszcza regularne aktualizacje sylwetki. Na co dzień jest nie tak kształtny, nie tak wyraźny, także skóra, nie będąc tak opięta na mięśniach, nie prezentuje się tak, że tak powiem, scenowo korzystnie. Udaje mu się jednak utrzymać, wydaje się, lwią część masy mięśniowej, która co prawda pokryta tkanką podskórną nie sprawia takiego wrażenia jak na zawodach. Mimo to zarys mięśni brzucha widoczny jest u niego praktycznie zawsze. Jest mniej ostry, nie tak nabity, ale nie można powiedzieć, że nie wygląda bardzo dobrze. Przeglądając profile dziesiątek, jeżeli nie setek kulturystów, można zauważyć, że większość albo nie pokazuje swojej sylwetki poza sezonem, wszystkie materiały publikując w koszulkach, albo prezentują się tak jak Ansley czy Hadzowicz, czyli są trochę wypłaszczeni i wygładzeni przez tkankę podskórną.
Ekstrema, takie jak nagły spadek formy Buendii, zdarzają się rzadko, a przynajmniej rzadko kulturyści decydują się na pokazanie w takiej dyspozycji. Należy mieć świadomość, że profile zawodników zazwyczaj zawierają powtarzające się lub uwiecznione w szczytowej formie materiały. Także jeżeli ktoś umieszcza zdjęcie, na którym wygląda kosmicznie, to wcale nie znaczy, że tak wygląda teraz. Mamy co prawda takie ekstremalne, historyczne przykłady jak Lee Priest czy Jay Cutler, których poza sezonem wręcz ciężko byłoby rozpoznać, czy bardziej współcześnie Sean Roden. Jednak ich przedstawiłem we wcześniejszym materiale, do którego link widoczny jest teraz na ekranie. Są także rzadkie przykłady odwrotne, gdzie na zawodach i poza nimi kulturyści wyglądają wyśmienicie, jak na przykład Dexter Jackson, który świetnej definicji zdaje się nie tracić nigdy. Wydaje się jednak, że dotyczy to przede wszystkim bardzo doświadczonych kulturystów z długim stażem, którzy już co mieli zbudować, to zbudowali, także nie zależy im na zyskiwaniu dodatkowych kilogramów mięśni, ale także po prostu takich, którzy genetycznie nie gromadzą dużo tłuszczu oraz cały rok trzymają dietę. Można tu wymienić jeszcze Patricka Moore'a, Williama Bonacka czy George'a Petersona. Faktem jest, że kulturystyka jest dziedziną, gdzie widoczne jest wyraźne nastawienie na niesamowity wygląd na scenie, a niekoniecznie by prezentować się doskonale na co dzień. Jest to raczej sprzeczne z korzeniami tej dyscypliny, gdzie chodziło o to, by wyglądać świetnie cały czas, a nie tylko parę tygodni w ciągu roku, ale jest to wynik naturalnej ewolucji i nabierania coraz bardziej profesjonalnego charakteru. Można powiedzieć, że kulturyści nie wyglądają tak jak na scenie na co dzień, ponieważ byłoby to zabójcze dla zdrowia, ale ekstremalne przypadki, które często ma się na myśli, słysząc zawodnik poza sezonem, wcale nie należą do reguły i większość nawet wtedy prezentuje się bardzo dobrze. Jeżeli materiał Ci się podobał, pamiętaj, że możesz w tym momencie zasubskrybować, w bardzo dużym stopniu pomagając mi w dostarczaniu Ci kontentu. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.